Kolego, a co to jest, baba czy chłop? A co to za różnica? No, w zasadzie żadna, nie? No. Ale lubię wiedzieć, kogo pcham. Teraz już nie wiadomo, jest po operacji. A za co on miał tę operację? Pacjenci go wybrali, żeby patrzył chirurgom na ręce. I co, patrzył? Patrzył, a jak mu coś podpadało, to krzyczał nawet. No a chirurdzy zgodzili się, żeby obcy szwendał się po sali operacyjnej? Nie, nie chcieli się zgodzić, ale on twierdził, że ma mandat większości pacjentów, że po to jest wybrany, żeby krojenie się odbywało pod kontrolą, sam właził na blok operacyjny. I grzybkami się zatruł? Nie, zaczaili się na niego z eterem i pod narkozą wycięli mu ten mandat. To on już nie będzie kontrolować? Nie, jemu już teraz wszystko wisi. Wisi. A co na to ci, którzy go wybrali? No jak to, co położyli w strachu uszy po sobie, że też ich wezmą na operację? W końcu każdy ma coś, co chciałby uchronić przed wycięciem. No, to lepiej z chirurgami nie zadzierać. Lepiej nie. Mają dwa koronne argumenty w każdej dyskusji. Narkozę i lancet. A jeszcze chcą, żeby mieć do nich zaufanie. No, ale jak im ufać, skoro już tyle krwi napsuli i tyle było zejść podczas operacji? No, bo widocznie chorzy zdrowia nie mieli. No, trzymaj go, bo się rusza. Widzisz, co jest go. Przy sobie, bo cię trzymam. Łobuza, trzymaj, no. Jestem. Operacja się udała. Przedtem to on by nas wyzywał od złodziei, nieuków, konowałów, a teraz mamusiu, jak tu ładnie. Mamusiu, jak tu pięknie. Tak. No. Czy mogę iść z kolegami na podwórko? A co chcecie robić? A chcemy w czynie społecznym pozbierać wszystkie ulotki. A idź. A tak. A pójdę. A idź. Co? A idź, no. A przeczytam se. A ja ci przeczytam. No. A pozbieraj. Słuchaj, a jakbyś tam gdzieś znalazł 500 zł, to tu przynieś do nas. No. A my dołożymy 108 i będziemy mieli na dezynfekcję, tak. Wiesz? Ty, widzisz, jak się zmienił, łagodny jak baranek. No, ten mandat, który mu wycięli, był widocznie złośliwy. Tak, przedtem to on by dociekał, kto tu tak brudzi, a teraz pokornie zbiera. Ten przypadek nie potrzebuje już naszej opieki. Nie, zjeżdżamy na izbę przyjęć. Tak, ty poczekaj, a gdzie jest izba przyjęć? No jak to gdzie? Na początku szpitala. A co jest na końcu? Izba pamięci. Dała mu, albo nie. Dała mu czystą, białą koszulę. W kieszeń wepchnęła kawałek ciasta. Pospiesz się, stary, dodała czule. Spójrz na zegarek już. 19. W drzwiach ona jemu ścisnęła ręce. On ważne zdanie rzucił przez schody. Wrócę jak zwykle tuż po 20:00. Po sporcie i po mapie pogody. Ledwie się za nim zamknęła furtka, a już fatygant ust jej dotykał i szeptał czule, moja malutka, mamy czas aż do końca dziennika. I dla pewności, żeby mieć spokój, końca dziennika by nie przeoczyć, to on ją kochał, cokolwiek z boku, by mogła w ekran wlepić swe oczy. Tam na ekranie mąż jej prezenter z kimś bardzo ważnym toczył rozmowy, a
oni w łóżku, w pościeli zmiętej, profanowali serwis krajowy. Aż nagle z hukiem drzwi się otwarły, w drzwiach mąż prezenter stanął jak zjawa. Mam cię niewierna, krzyknął pobladły, teraz nie wyprzesz się tego draba. Won z mego domu, z tym głupim ryłem, won z mego serca, gdy nie masz wstydu. Wcześniej wróciłem, bo załatwiłem, by dziennik poszedł z magnetowidu. Wracając wcześniej, mąż złamał słowo i taki z tego morał wynika, żeby z rezerwą przyjmować to, co mówi wieczorem speaker dziennika. La, 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 la. No jak idzie? No, jeszcze trochę i byś mnie w tą rabatkę tutaj wiózł. A to jest nasza aleja zasłużonych tutaj. No, idę sobie, patrzę, aleją zasłużonych. Jak ty mnie tak będziesz woził, to ja ci prawo jazdy zabiorę. No, najpierw trzeba mi go dać, a potem brać, mać. Korzystając z okazji... Nie jestem dla pacjenta żadna okazja. Cicho, teraz ja mówię. Korzystając z okazji, że jesteśmy sami, chciałem się zapytać, kiedy stąd wyjdę. Nieprędko. A dlaczego? Najpierw musimy sprawdzić waszą kartotekę, czy nie jesteście obciążeni jakąś dziedziczną chorobą. Pradziad był podobno zesłany na leczenie klimatyczne. Był. Ojciec też się leczył. A to było dawno, za Niemca. Ja się nie pytam, za kogo ojciec się leczył. Choroba jest choroba i może się wrócić. Ordynator uważa, że należy was poddać powtórnej operacji. A jakiej znowu operacji? Wycięcia kowadełka z ucha środkowego, zostanie sam młot. A na cholerę? Nie na cholerę, tylko na słuch to jest operacja. To przecież ja słyszę. Co mówicie? No mówię, że słyszę. Co mówicie? Słyszę! To co się tak grzecie, jak słyszycie? Ordynator uważa, że jesteście głusi na nasze argumenty, robicie po swojemu na stół. A wy se tu jaja robicie. Na twardo, na miękko, ciągle se jaja robicie. No i cieszcie, że są. No. Póki co jest lepiej, ale i tak już niedługo będą tylko na przedpłaty dla młodych małżeństw. Kura zniosła jajo w pustach rolnik. Kocha swoją kurę, zając kiksnął za kapustą. Cena jajek idzie w górę. Kura dumnie się panoszy, w własnych biurach się nie mieści. Gdzie przestanie jajko znosi? 5,30, 5,30. Żniwny pot zalewa oczy, do dożynek został miesiąc. Kokosz godnie gumnem kroczy. 6,50, 6,50. Zboże leży już pokotem, w studio 2 się bawią dzieci. Kura stanie gdzieś pod płotem. Dycha leci, dycha leci. Na koguta kura gdacze, chociaż miał ochotę, właśnie przystanęła. To był krzaczek. 11, 11. Kurze nie przeszkadza, wrzesień znosi jaja jak po maśle, potem w zębach je przyniesie. 17, 17. Coraz chłodniej jest w kurniku, wiatrem wieje szara jesień. Kura śni o koksowniku. $10, $10. Zmarło się na koniec kurze ogłupiałej przez ten biznes. No bo jak tu można dłużej znosić jaja i drożyznę? Współczuć trzeba naszej kurze, bo poddała się kasacji i odczuła
na swej skórze druzgocący. Cios inflacji, gdy akt zgonu pisał lekarz, nucił marsza żałobnego i napisał, kura zeszła na chorobę Krasińskiego. Co to jest, że wszyscy się nas boją, no? Jak tylko idziemy korytarzem, to milkną wszystkie rozmowy i chorzy chowają się po kątach. Może nie słyszeli ostatniego komunikatu, to choć powiemy i będzie z głowy. No to uważaj. Komunikat Komisji Lekarskiej. Pacjenci, nie bójcie się nas. Wczoraj w późnych godzinach wieczornych służba zdrowia odzyskała zaufanie pacjentów. Znowu ten dryblas. Siostra niejednokrotnie przełożona. Przeze mnie. Przysyła mnie na ergoterapię. Pokażcie historię choroby. Aha, to jest ten, który ma wszystko w dupie, tak? A gdzie? Z tym jest jeszcze gorzej, on ma wszystko w pamięci. No to lewatywa. No ty sam se zrób, ty! A ty co, boisz się go? Ja? Ty! Ty! A ty? Ty! A ty? Tu nie podskakuj, dobra? Bo się obudzisz którejś niedzieli, znów nie będzie teleranka. No. Tylko stanie u drzwi załoga G. I miś kolabor. Jak się czujecie? Co? Jak się czujecie? He! Do mnie mówi? Czuję się świetnie i proszę o natychmiastowe zwolnienie mnie ze szpitala, bo wryja. Na razie nie możemy was zwolnić ze szpitala. A dlaczego? Bo podejrzewamy, że gdzieniegdzie w waszym organizmie tli się jeszcze jakieś ognisko zapalne. I dlatego nie wolno wam wychodzić na ulicę. Przeszliście ciężką operację. No a ja jestem zdrowy. Po takiej operacji nikt nie może być zdrowy. Ale ja jestem silny, mogę wam pokazać wejście smoka. No pokażcie, no pokażcie. No przy ludziach on. No właśnie, dlatego teraz pójdziecie sobie na obserwacje. Tak, a ja wiem, na czym te wasze obserwacje polegają. Podłączacie mnie do prądu i patrzycie, jak ja się wychylam, tak? Wy się tu nam naprawdę nie stawiajcie, bo nigdy stąd nie wyjdziecie. A tam wcześniej czy później i tak stąd wyjdę. Już się wam konserwy kończą. Nie wyjdziecie. Wyjdziecie. Nie wyjdziecie. A wyjdziecie. Nie wyjdziecie, bo nienormalnych nie wypuszczamy, no. Co, ja jestem nienormalny? No pewnie. Każdy normalny robi wszystko, żeby się jak najprędzej wyleczyć i opuścić naszą placówkę zdrowotną. A wy się bez przerwy stawiacie. Jakbyście byli normalni, to byście się nie stawiali. To jak ja jestem nienormalny, to kto tu jest normalny? My. A wszyscy, którzy postępują inaczej niż my, są nienormalni. A to dziwne. Kiedyś normą był ogół, a nie margines. No i co? No. I do czego doszło? No. Do czego doszło? No. Do ciężkiej choroby doszło. No. A ja się odwołam! A się odwołuj! Przez okno. Tylko uważaj, żebyś nie wypadł. Słuchajcie, jelęgniarze. Idę na transfuzję. Ty! Tylko uważaj, żeby ci suwnicy nie przetoczyli. Uważaj.
Widziałeś, jaki niepokorny pacjent? No, oni wszyscy tacy hardzi. No. Jaki się kiedyś wrzask podniósł, jak żeśmy jednemu choremu obcięli nie tę nogę, co trzeba. Obcięli mu nie tę nogę? No, mieli mu obciąć prawą, ale chirurg był mańkutem. No to już się w pale nie mieści. No. I dlatego teraz noszą dłuższe. Ale w telewizorze widziałem jeszcze jednego docenta. On mówił też o handlu i o ekonomii. Taki duży docent, morda jak szafa trzydrzwiowa, ledwie mi się w ten telewizor mieścił i on mówi, głód, głód nam grozi, skubany, no. A to się nie ma z czego nie śmiać, ma. Bo jak on tyle żre, to jest to całkiem możliwe. No to niech stonkę żre. O, tak jest. No tak, bo on jeszcze powiedział, że czego jak czego, ale ziemniaków to w tym roku w ogóle nie będzie. W ogóle nie tak będzie. Tak powiedział. Tak, i co? Jak co? Rolnicy pochowali i potem będą nadwyżki gniły. Ja to bym mu kazał zjeść i za karę te nadwyżki ziemniaków. No. A tak będziemy musieli to znowu teraz wszystko wypić. Już nie mogę. I na co to jest dowód? Że szlachta znów rozpija chłopów. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale ta doktor zakaźnego to siedzi do dzisiaj. A za co? Za prowadzenie prywatnych rozmów w trakcie pełnienia dyżuru. To było tak, że ona badała pacjenta, chodź tu bliżej, to ci pokażę. Chodź tu bliżej, to on ci pokaże. Do ciebie mówię, chodź do tu Do ciebie bliżej. Mówi, no. A tam nikogo nie ma. Znowu metyl piłeś. A właśnie, że niebo sam pędziłem. No chodź tu, nic ci nie zrobię, no. Już to parę razy słyszałem. Czego się boisz, głupia? No chodź, no chodź, no. Będę uważał. Ja też tak zawsze mówię. I potrójną rekompensatę bierzesz, no. Chodź tu, no, się droczysz ze mną. A nie mogę się podroczyć? Może przyjdę, może nie przyjdę. Sam jeszcze nie wiem. To rzuć monetę. No, a potem jej nie znajdę. Chodź tu już, no. To uważaj, nadchodzę. Uważam. Nadszedłem. I ona badała pacjenta i mówi do niego oddychać? No nie tak mocno, bo wciągniesz kogoś przecież, no. Nie oddychać potem, mówi do niego. Spokojnie. Z młodej piersi się wyrwało. Oddychać. Nie oddychać potem, mówi, i zadzwonił telefon do niej, zadzwoniła koleżanka z drugiego oddziału, pyta o przepis na zrazy, daj tłumaczy, mięso zdobyć, do gara to wrzucić, potem listko bobkowego pieprzu tam nasypać, czekać aż sinieje i dusić na to. Czy ty możesz oddychać? Ej! Ty! Chodź tu! Chodź tu! A nie będę cię szukać. Jeszcze cię radiowozem dowiozą. Ty cholero jasna, ty zgago pierońska, gdzie szlak trafił? Musiałaś się ujawniać? Musiałaś? Sztaki karabin mi zabrali. Ile to by spraw teraz rozwiązało? Co ja mam tymi kulkami rzucać teraz? Kulomiot jestem, czy co? A dziadkowi granat też wzięli. A nie wiem czemu. On był tylko zaczepny. Dziadek rzucał i wiedział, jakie wojsko idzie. A teraz kto mu powie? Wszystko tajemnica. A tam cicho być. Teraz z dziadkiem kupiliśmy se młodego technika i na podwórzu Pershinga stawiamy. Mówię ci, jak pieprznę, to się mogę tylko o jedno biurko pomylić. Coś o tym napiszą. A tam cicho być. Nie
oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. A, tam cicho być. A oglądałaś czterech pancernych? Jakbyśmy dwa takie czołgi mieli, to byśmy se sami tę wojnę wygrali. Dwa programy zrobili teraz. Jeden dla wojska, drugi dla rolników. Jeszcze będzie oświatowy dla głupków. A, tam cicho być. A jeden to się chwalił, że se sam doktorat napisał. A gówno mnie to obchodzi. Jedni piszą, innym dają. Takie jest zbójeckie prawo. A teraz mają te Noble odbierać. A Raymondowi wezmą. A z Płodowskiej nie. Dzwonili z kurii. Ty, a ten Reagan, on jest świnia. On miał mnie żywić, jak ja wyglądam, no. Łaskę robi, czy co? Taką gospodarkę rozwalić. I to w 16 miesięcy. Aż nie będę na niego głosować. O, chyba że się dogadają. I z ramienia Pronu będzie występował. A ci Amerykanie, oni nie są wcale tacy źli. Oni napadną, a potem przeproszą. A mnie nikt kurwa nie przeprosi. Masła żresz? Czy ktoś się do nas dosiadł? A w gazecie napisali, że zginął pudel podpalany. A jakby mnie podpalali, też bym uciekł. Cicho być! Ty pindo jedna! Ci to drugie oko wybije. Tylko dokładnie. A odejdź no! Odejdź! Pff. Gdzie z tym ryjem? Gdzie? Pff. A coś ty żarła? Trociny czy co? Ci mówiłem, żebyś się wypchała, a nie do końca. Zagrasz ze mną? A co w co? Bym ci powiedział w co. Muszę namieszać.
albo są znaczone. Tam widziałaś, jak cicho? Ludzie na coś czekają. Za późno, la, 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 la. Już są czujni, la, 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 la. Aż ty coś w sobie masz, a to potem na mnie przełazi. A niech se łazi. Nie takie rzeczy chodzą mi po głowie. O, uważaj teraz, ja ci dam, a potem ty mi dasz. 8 i 5, 13. I 4 to jest 17 i 4, 22 przegrałaś. Teraz ja, 9 i 7, 16 i Asior, 21. W co grasz? W oko. O, pani kolego, w oko gra, on za boko, nie wolno grać w oko. No, ty chyba grasz w ucho, ty. Jeszcze ci go do asfaltu przybiją, zobaczysz. Co to? Co? Znowu gracie w oko? Ja nie gram, on gra. Toż mówię do niego, kucha. Nie wiecie, że jedyną dozwoloną grą jest poker z personelem medycznym? Jak chcecie, to ja z wami zagram. No jak trzeba? No nie macie wyjścia. Przynieście no, kucha, blad od stołu operacyjnego. Jakie masz karty? Zielone. To schowaj, mam lepsze. Uwaga, blad! O, kurde, blad! No, pieniądze na stół. Ręce do góry. Ja cię, ktoś mu okulary domalował! Jej! Przykryłem, bo głupia wygląda. Koniec dyskusji, zaczynamy grę. Kucha, co masz? Ja nie groźnie, 2 ósemki. Tak myślałem, bo gramy od 7. A ty? A u mnie full, 2 asy i 3 króle. To wygrał! A gdzie no? Wygrał tam? U mnie raz też full, tyle że starszy. 3 asy i 2 króle. Ty, zaraz, zaraz, coś tu nie gra. Wychodzi na to, że w tej talii jest 5 asów i 5 króli. No, całkiem możliwe. Widocznie z innej talii przywędrowały sobie do nas te dwie figury. No to trzeba unieważnić tę grę. A dlaczego? No bo tak. Dlatego, że przegrałeś i nie umiesz po męsku znieść porażki? A przecież nie może być 5 asów i 5 króli. A co to za różnica? Warunki były równe dla wszystkich. Słuchajcie, nie kłóćcie się. A dlaczego nie? No bo ktoś zobaczy, że się kłócicie i nam ten blat zabierze. Ukochany blat, umiłowany blat. Co ty ze śpiewogrę tu zrobiłeś? Co? Co się mi tu tak kiwa? Żyć się wysikać i wróć, no. On proponuje pieśni masowe. Masz grać, nie? Tak. Co grać? Możemy wyjąć tego 5 asa i króla. O. No jak ci na tym tak bardzo zależy, ta, to czemu bardzo nie? Mi na tym. Figury zrobiły swoje, można je usunąć. To ja teraz mam 3 karty. Możesz mieć 2. O. No. Musi być jakaś kara za wszczynanie awantur. Właśnie. Ale jakie wszczynanie awantur? Ja tylko wysunąłem wniosek o usunięcie ponadplanowych figur. No. No. No i wniosek ten uwzględniłem? Uwzględnił. Figury usunąłem? Usunąłem. No, co się wtrącasz? No. To, masz grać, to graj. Z 2 kartami to ja tę grę opuszczam. A proszę bardzo, możesz sobie opuszczać, ale pieniądze musisz położyć tak, jakbyś grał. Takie są reguły. No, masz, nażryj się, masz. Masz, 500 takich mam jeszcze, masz. O. Mógłby mi kolega pożyczyć te 500? A bierz ile chcesz. Oddasz, jak się na nim odegrasz. A jak mi braknie? To dodrukujemy. Zostawiam wszystko. To, to, to i to. Tak. I zobaczymy. I graj teraz. O, wygrałem, wygrałem. Mam pokera. Gdzie z tymi łapami? Co? Co? No. Ja wygrałem, mam mocniejszą kartę. O. No. Pan mnie nie rozśmiesza. Nie ma mocniejszej karty od pokera. Możliwe, że nie ma, ale ja akurat mam. O.
Ciekawe, to niech pan pokaże. Pokazywałem, jak byłem mały. A teraz jestem duży i sobie nie pozwolę zaglądać w karty. To anarchia! No, skoro pan ma mocniejszą kartę, to co panu zależy pokazać? Możemy tutaj powołać bezstronną komisję. Stąd? Tak, stąd, bo przesiąkło to wszystko. O, to tu widzę cały spisek, tak? Ja wiem, o co ci chodzi. O co? Tobie się poker nie podoba. Chciałbyś zmienić grę i zająć moje miejsce, tak? Jemu się marzy gra w durnia. Albo nawet w wojnę. O, ale na to nie licz. To nie ze mną, nie tymi kartami, nie przy tym blacie. Ukochany blat. A przecież mnie nie chodzi o zmianę gry. Ty! Śmiałem pokera i wygrałem. Są jakieś przepisy, których trzeba szanować. A nie tylko takie, co są wam wygodne. Chwileczkę. Bo jakbyś strzelał ten kwadratowy łeb. Kurde, szkoda, że noża nie wziąłem, no. No. To co się zgradacie? Chcecie oba po pysku? Siedzimy przy wspólnym blacie. Nasz drogi bracie. No, wy się od mojej rodziny... Ktoś to zrobił! No tamtą grę unieważniamy, gramy jeszcze raz. Historia osądzi, kto miał rację w tym sporze. A ty ze historią mordy nie wycieraj, no. No. No, co? A moje pieniądze? Pieniądze? Pieniądze! Warcholstwo przez ciebie przemawia. I co jeszcze? Zaprzaństwo. No, powtórz to. Liberum veto. No i co? Perpetuum mobile. Prywata! No, srata drata! Bo to były prywatne pieniądze! A każdy musi trochę ustąpić! A każdy, a on ustąpił? Podzielił się ze mną! A poza tym uznał, że od tej pory, jak ktoś będzie miał pokera, to wygrał! Wygrał i już, tak! No, tak se uznał, a to tak było wiadome od początku! Ale nie do końca! Ty? O! Ktoś już na pana krzyżyk postawił! Widział! Daj mi to. A właśnie, że nie. Daj mi to w tej chwili. A po co? Zagrajmy w otwarte karty. O nie. Poker w otwarte karty to nie poker. Na to nie wyrazi zgody Federacja Pokera. Musi zostać tak, jak jest i koniec. No to ja będę zawsze w dupę bity? Tak, ale za to zgodnie z regułami gry. Wjeżdżajcie. A teraz odbędą się zajęcia z żeglarstwa suchego. Załoga na pokład, biegiem, marsz, raz, dwa, up, 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 ja widzę Nowak, up, 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 Ada, up, Ada, up. No przysuńcie gondolę. Wszyscy dmuchamy na wspólny żagiel. Zaraz, zaraz, zaraz. A wy co? Myślicie, że każdy może sobie dmuchać w swoją stronę? Widzieliście kiedyś, żeby gondola płynęła burtą do przodu? Widzieliście może kiedyś gondolę? Pokażcie jakiś kierunek. Zawsze do przodu. No, mówi do przodu, a w bok pokazuje. No, teraz dobrze. Ty przestań, bo mi się to samo robi, no. Uwaga, podaję tempo. Tempo raz, wdech. Przecież tłumaczę dopiero. Wiesz, co będzie potem? Nie. No widzisz, zostanie ci tak i mi się udusisz. Skup się trochę. Tempo raz, wdech. Przecież mówiłem, że tłumaczę tłumoku jeden. Popatrz sobie na niego, zobacz, jaka inteligentna bestia. Tempo dwa, wydech. Uwaga, dmuchamy. Wdech. Przecież tłumaczy dopiero. Tłumoku jeden. Popatrz sobie, jaka inteligentna bestia. Przecież skończyłem tłumaczyć. No, skończył tłumaczyć. No. Macie dmuchać. Macie dmuchać. Powiedz mu. Mówię ci. Wiesz, co będzie potem? Nie. To skup się. To się udusisz. I ci tak zostanie. Tłumoku. Jeden. Już sam nie wiem, kto co mówi. Wdech. Wydech. Wdech. Co jest? Czy on tak dmucha, że mnie chyba wydmucha? To się przesiądźcie. Wdech!
Wydech, wdech, kto nie zmierz z nami, ten przeciwko nam. Wydech, wdech, zachodni wdech, wiatr, śpiewiony goni chwałę. Nie śpiew, cicho, nie śpiewać, tylko dmuchać. Ja wam dam zachodni. Innej piosenki nie znacie? Ja znam. Śpiewać. Szli na zachód od ulicy. Wydech, wdech, wydech. Co znowu? Dmiemy, dmiemy, nie? No. A nie płyniemy, nie? No. Jak będziecie tyle gadać zamiast dmuchać, to nigdy nie wypłyniemy. Panu to dobrze tak mówić, stoi pan sobie wygodnie za tym sterem, tylko komendy wydaje. O, sterników już było wielu, tylko nam zmiany nikt nie daje. Nie rozmawiać, wdech, wydech, wdech, panie sternik! Co znowu? A może byśmy tak wynajęli holownik? A nie wiesz za co? A możemy pożyczyć, to umiemy. A z czego oddamy? A z tego, co wydmuchamy. Tak? No, a jak nie wydmuchamy? A to i tak nam mogą nadmuchać. No, to dmuchamy. Wdech. Co? Ja tak dmucham, cały czas dmucham, tylko tak w międzyczasie to sobie główkuję. O, żeby mu żyła nie poszła. Bo mi jego krew zaleje. I tak sobie obmyśliłem, że my to dlatego nie możemy wypłynąć, bo nam ten wiatr bez przerwy ktoś zabiera. Nie zawiera, nie zawiera, tylko wymienia na inne wiatry. A jakby tak nie wymieniać? Jak nie wymienimy, to przyjdzie taki huragan, że nam wszystkie żagle pozrywa. Wdech, wydech. Panie sternik! Co znowu? A może byśmy się przesiedli na motorówkę? Ja wam dam motorówkę. Kiedy? Kiedy? Ja wam dam motorówkę. Siad! Podpisaliśmy konwencję, że nie będziemy zatruwać? To mi tu nie trójcie o motorówce teraz. A chwileczkę, chwileczkę. A co chwileczkę? To... A nie do ciebie mówię. Ty podpisywałeś coś? Gdzie tam, a ty? A też nie. Co się do nas przyssał? Szczel go lekko z tyłu. Co? Kołek! Do ciebie mówię. Skoro on nie podpisywał i ja nie podpisywałem, to kto żeśmy podpisaliśmy? Skoro wy nie umiecie pisać. Tylko czytać i to Braille'em. A bo ja wiem, jak ja przyszedłem, to już tak było. Wdech, wydech. Panie sterniku! Za chłopczyku. To niech se te żagle zostaną. No. A my po cichutku na motorku strusz, strusz. Nie można. Dlaczego? Z brzegu patrzą. To po pierwsze, a po drugie według statystyki u nas jeden na trzech zawsze kabluje. Raz, dwa, trzy. Wdech. I się sam wydmuchaj. Kurduplu jeden, ty. Ty. Co? No bo przyjdę. No, no idę. Co to jest? Bunt załogi? Przerwa w dmuchaniu. Nieuzasadniona. Ze stratą dla całej załogi. Załoga. Up, 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 łap, łap, łap. Baczność. Spocznij. Szeregu zbiórka, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, raz, baczność, przed siebie, pak. Słuchajcie, ja wam dobrze radzę. Ja wam naprawdę dobrze radzę, nie przeciągajcie struny. Z tej struny już nikt nie przeciąga. Nie przeciągajcie struny, bo dostaniecie takiego sternika, że i przez tłumacza się nie dogadacie. W prawo, zwrot, raz. A ja plecy mocne, zdrowe, a więc bracia, jak najprędzej zaczynajmy odbudowę. Niech się mury pną do góry, niech kominy mają piątku.
zbudujemy po raz trzeci nowy dom. Ja mam piasek, a ja oczy, a tam stoi betoniarka. A jak wróg nam prąd wyłączy, zbudujemy przy latarka. Niech się mury pną do góry, niech kominy mają piąt, zbudujemy po raz trzeci nowy dom. Ja mam deski oraz krzepę, on ma zardzewiałą piłę. Jak ktoś znów odstawi lipę, to ja chyba się zabiję. Niech się mury pną do góry, niech kominy mają piąt, zbudujemy po raz trzeci nowy dom. Ja mam cegłę, sklejkę, linę, żyto, wapno i ogórek. Ja mam kolejową szynę, a ja bardzo grubą rurę. Niech się mury pną do góry, niech kominy mają piąt, zbudujemy po raz trzeci nowy dom. Niech się mury pną, się zamkną. Koledzy, a jak się znowu okaże, że ten nasz nowy dom nie będzie miał podłogi, drzwi, ściany, to wtedy z desek zbudujemy samolot i... Niech się mury pną